miłość sprawia, że jesteśmy lepsi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka podcast. Już za chwilę staniemy się wszyscy świadkami przysięgi małżeńskiej Andrzeja i Moniki, której wagę pokazał nam odczytany przed chwilą fragment Ewangelii świętego Mateusza. Księga małżeńska jest także niezwykłym darem dla tego, komu się ją składa. Decyduje się na nią, decydując się na nią, drodzy nowożeńcy, Andrzeju i Moniko, dajecie sobie coś cennego. Bierzecie Boga na świadka, zgromadzonych tutaj waszych gości, rodziców. Nie jako przedstawiciela Kościoła, kapłana, waszych świadków urzędowych. I dajecie zapewnienie, że będziecie się wzajemnie o siebie troszczyć. Zapewniacie, że już nigdy nie zostawicie tej drugiej osoby. Czy będzie dobrze, czy będzie źle, wtedy kiedy będziecie tego potrzebowali, na pewno nie będziecie już sami, ale już we dwoje. Wiele będzie na pewno składanych dzisiaj życzeń, wiele padnie słów od waszych gości. Życzymy wam dziś, byście dotrzymali tej przysięgi. Pamiętajcie jednak, że to nie tylko wasze słowa, ale także łączy was sam Bóg. Celujecie sakrament małżeństwa, dlatego także dzisiaj przysięgnijcie, że będziecie mu pozwalali znajdować miejsce w waszej rodzinie. Ja Andrzej. Ja Monika. Biorę ciebie, Andrzeju, za męża. Biorę ciebie, Moniko, za żonę. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że się nie opuszczę aż do śmierci. My też na pewno chcemy, aby wasze małżeństwo było dobre, wspaniałe, szczęśliwe. Usłyszymy już dzisiaj za chwilę słowa przysięgi. Usłyszawszy, mamy się w nie włączyć. Chcemy być tymi, którzy będą to wasze słowo wspierać swoim słowem, ale też i naszą modlitwą. Niech to tak będzie aż do końca dni, a te dni niech będą jak najdłuższe tutaj na ziemi, czego wam życzę i na pewno wszyscy zgromadzeni goście. Amen.